drunk. I've never seen you clearer than now. We're flying high. Dzień dobry kochani, witajcie sprzed mojego lustra. Zaczynamy dzisiaj nowy vlog i tak szybciutko pokażę wam, co mam na sobie. Sukienka z Mango, którą kupiłam na wyprzedaży. Do tego torebka Bigordi, również nowa. Sandałki Michael Kors, zegarek Daniel Wellington, biżuteria Bajczubeka. Jestem gotowa do wyjścia. Tak się dzisiaj prezentuję. Jest upalnie, gorąco, także życzę wam miłego oglądania. Przyjechaliśmy na chwilę do salonu Fiata, żeby zobaczyć, rozejrzeć się za nowym autkiem dla mnie. Powiem wam, że podoba mi się 500X. Naprawdę bardzo ładnie wygląda ten samochód. Co myślimy? No, tak, no właśnie, tak. Zastanawiamy się, czy wybrać dla mnie 500X. A tutaj bardzo proszę stoi nowiusieńki w hybrydzie Fiat 500. No dobra, idziemy do środka obejrzeć go z bliska. O nie, słuchajcie, no i nie udało się. Salon dzisiaj zamknięty, w okresie wakacyjnym nieczynny w sobotę. Trzeba będzie w takim razie przyjechać w tygodniu, żeby obejrzeć i zobaczyć nowe autka. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam okres wakacyjny, letni, właśnie za te dobroci. Jak ktoś kocha jeść, to kocha też między innymi kurki, które będą do sosiku na jutro, bób, już nie mogłam się doczekać, kiedy się wreszcie pojawi w sprzedaży, no i czereśnie, ulubione, ukochane, zaraz po truskawkach. Pyszności, słuchajcie, no tak już jest, lato to jest dużo pysznego jedzenia. Kochani, u nas to się chyba już stanie tradycją, że sobotni wieczór spędzamy na naszym tarasie. Tak, sushi. Romantycznie. Proszę bardzo, z aperolkiem. Idealnie. Lubię? Także, no pewnie, że lubię. Zabieramy się w takim razie za sushi, póki jest jeszcze ciepłe. Smacznego, kochanie. A, no i wasze zdrowie. I dlaczego? Nasze zdrowie. Dlaczego? Co dlaczego? Dlaczego nasze zdrowie? Dlaczego nasze zdrowie? No za sobotni wieczór, za piękną pogodę, piękną na sushi, pogodę, przyszedł koteł. O, mamma mia. Dzień dobry, w kolejnej części tego vloga, słuchajcie, nie znoszę bałaganu, po prostu nie znoszę, więc czas najwyższy zabrać się za porządki w mojej garderobie, chociaż część i taki mam plan, że zabiorę się teraz za ogarnięcie tych wszystkich tutaj półek, także mam nadzieję, że będziecie mi w tym towarzyszyć. To co muszę zrobić na początek, to oczywiście wyrzucić wszystko z tych półek i zabrać się za organizację, ponieważ ta półka jest najwyżej, tutaj po prostu przełożę wszystkie zimowe rzeczy, swetry, żeby mieć z głowy, a później będę układała resztę. One, two. No i teraz zaczyna to jakoś wyglądać. Proszę bardzo, koszulki, koszula i bluzeczki ułożone. Tutaj mam część rzeczy, jeszcze muszę trochę przełożyć z kartonów, ale część już rzeczy letnich wystawiona. No i też oczywiście udało mi się ogarnąć tamtą górną półkę, gdzie są wszystkie swetry. Tutaj widzicie część torebek, tutaj część torebek. No i teraz jeszcze muszę zrobić porządek w sukienkach i w butach. Przy okazji powiem Wam jeszcze, że ja mam tutaj taką bardzo szeroką wnękę. Nie wiem, czy będziecie to widzieć. Mniej więcej mam tutaj taki murek, który ma 60 cm, więc oprócz tego, że te półki widać tutaj po części, to one jeszcze wchodzą tam na 60 cm głęboko. No ale na szczęście jestem w stanie wszystko pomieścić. No dobra, zrobiłam porządek z butami, włożyłam do wszystkich takie oto wkładki. Nie wiem, czy korzystacie, ale ja mam praktycznie we wszystkich swoich sportowych butach, to są wkładki z Rossmana, które idealnie chronią moje buty w środku. No i teraz wygląda to mniej więcej tak. O, czekajcie, spróbuję Wam to jakoś pokazać. Tam, o, z tyłu są buty. Tutaj jest część butów, tam jest część butów, tutaj jest część butów. Połowę z nich muszę zabrać teraz jeszcze do prania, do mycia, ale mniej więcej widzicie, jak to wszystko wygląda. I widziałam ostatnio też chyba w Leroy Merlin takie bardzo fajne stojaki na buty i zastanawiam się, czy ich nie dokupić, żeby też mieć więcej miejsca i buty stały jedne na drugich. Myślę, że to też jest fajne rozwiązanie, więc jak coś takiego kupię, to oczywiście dam Wam znać, ale cieszę się, że udało mi się ogarnąć przynajmniej część mojej tutaj szafy. To teraz zabieram ze sobą buty i idę je czyścić. Jestem już gotowa do wyjścia. Jedziemy coś zjeść, jedziemy na niedzielny obiad, pyszną rybkę w super miejsce, bar nad stawem. Pokazywałam Wam już wiele razy to miejsce, ale dzisiaj Wam jeszcze przypomnę i tak szybko pokażę Wam jeszcze, co mam na sobie. Najwygodniejsze greckie sandałki od Ipomare. Wspominałam Wam o nich ostatnio na moim Instagramie. Zamszowe spodenki od marki Fart, które mają już chyba 17 lat. Pasek Pinko, zegarek Daniel Wellington, torebka Armani Jeans i taka cieniutka koszula, którą mam z Zary i też już dobrych kilka lat. Także to, moi drodzy, tak się prezentuję. Wychodzę i jedziemy, ja i Max, na obiadek. Make us both come crashing to the floor. Something to save us, close but we're strangers. Feel like we're far apart. I'm stripping down new. I'm stripping down new. I'm stripping down new. This is not what we should be. Zupa rybna już za nami, to teraz jeszcze tatar z łososia na przystawkę i później mamy rybki. Dorsz, mój ulubiony. Tak, twój ulubiony, mój też. Dorsz, proszę bardzo, smażony z frytkami i z surówką. Smacznego, kochanie. Dziękuję. No dobrze, moi drodzy. Wróciliśmy do domu, poleniuchowaliśmy trochę na balkonie, zrobiło się przyjemnie, jest taki fajny wiaterek, ale czas najwyższy się ogarnąć. Jak widzicie, jestem w łazience, zabieram się teraz za zmycie makijażu, zrobię sobie maseczkę na włosy, trzeba się przygotować na jutro do pracy, chociaż, no właśnie, zaczynamy nowy tydzień, już jutro, ale Wy widzicie ten vlog w poniedziałek rano, czyli tak naprawdę już zaczęliśmy nowy tydzień. W związku z tym życzę Wam, moi drodzy, żeby ten tydzień bardzo dobrze się u Was zaczął, żeby towarzyszyła Wam przez cały tydzień pozytywna energia i pozytywne myśli i tym właśnie akcentem żegnam się z Wami. Widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!